Za osoby życia konsekrowanego. Za tych, którzy odeszli już do wieczności. Za rodziny osób uzależnionych od alkoholu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jakie czasy taka modlitwa wiernych? Około IV wieku wyglądała ona podobnie do litanii. I każde wezwanie zakończało się Kyrie eleison albo po prostu Amen. Z kolei w gorącym Egipcie kapłani modlili się o plony, za kościół i biskupów oraz w aktualnych potrzebach zgromadzenia liturgicznego. A znowu w Rzymie była ona podobna do naszej uroczystej wielkopiątkowej modlitwy, czyli zaczynała się od wezwania, potem było w modlitewne przyklęknięcie w ciszy, następnie podsumowanie kapłana oraz churalna odpowiedź wiernych Amen. Blisko VI wieku modlitwa powszechna zaczęła trochę odchodzić do lamusa, dlatego że zaczęto wprowadzać modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. Ale jak to wiemy, oficjalne nauczanie Kościoła, oficjalne dokumenty to jest jedno, a praktyka to drugie, bo nie umarła ona w trakcie mszy świętych odprawianych przez księży, bo lud darzył ją ogromną miłością. I chociaż próbowano innymi formami modlić się w tych różnych potrzebach, to jednak ona ciągle trwała. I zresztą do dzisiaj widać, że ludzie mają bardzo dobry do niej stosunek. I widać to szczególnie podczas mszy świętych obrzędowych. Dajmy to w trakcie bierzmowania czy pierwszej komunii świętej. Wtedy wychodzą lektorzy i przed mikrofonem z wielką satysfakcją wypowiadają długie formuły modlitewne, aby pokazać swoją kreatywność. Modlitwa powszechna ma miejsce na zakończenie liturgii słowa, czyli jest odpowiedzią na usłyszane w liturgii Słowo Boże. I można też ją traktować jako pewien węzeł, który łączy dwie części mszy świętej, liturgię słowa i liturgię Eucharystii. Bo z jednej strony jest odpowiedzią na to wszystko, co wybrzmiało w Piśmie Świętym o tych wszystkich dziełach zbawczych, o powołaniu chrześcijan, a z drugiej zapowiada intencje, zarówno te powszechne, jak i indywidualne, składania Najświętszej Ofiary. Jest ona modlitwą błagalną, czyli wstawienniczą i ona obejmuje swym sercem wszystkich ludzi, nie tylko tych zgromadzonych. Dlatego wymaga ona otwartości i przez to wynika z niej ogromna moc, że jest modlitwą całego Kościoła powszechnego. Dawniej, przed rozpoczęciem modlitwy powszechnej, katechumeni, czyli osoby przygotowujące się do Chrztu Świętego, wychodziły z Kościoła. I dlaczego tak się działo? Dlatego, że to jest modlitwa charakterystyczna dla osób ochrzczonych, bo one mają łaski wypływające z uczestnictwa w kapłaństwie Jezusa Chrystusa, że to właśnie oni mogą wstawiać się za światem w Chrystusie i poprzez Niego. A teraz przejdźmy do układu modlitwy powszechnej. Wstęp, czyli zachęta skierowana do ludu, jak i zakończenie skierowane do Boga, są odczytywane przez kapłana, a poszczególne wezwania mogą odczytywać wierni. Powinno być ich maksymalnie 6, powinny być krótkie i zwięzłe, aby konkretnie mówiły za co, za kogo i w jakiej sprawie mamy się modlić. Dobrze, gdyby nawiązywały do czytań mszalnych i żeby nie miały jakiegoś wymiaru dydaktycznego. Zawsze należy uwzględnić następujące intencje: za Kościół, za rządzących i o zbawienie całego świata, za doświadczanych różnymi trudnościami oraz za miejscową wspólnotę. W ramy modlitwy powszechnej wpisujemy również intencje okolicznościowe, czyli na przykład wynikające z intencji szczegółowej danej mszy świętej czy sprawowanego sakramentu, pierwszej komunii świętej, chrztu, małżeństwa czy bierzmowania. Z kolei jest też coś takiego jak modlitwa powszechna spontaniczna i ją się praktykuje w mniejszych wspólnotach, jakichś duszpasterstwach. I polega ona na tym, że kto chce, może na głos wypowiedzieć swoją intencję i potem wszyscy zanoszą ją wspólnie do Pana Boga. W trakcie modlitwy powszechnej możesz modlić się za cały Kościół. Dlatego w trakcie poszczególnych wezwań staraj się w sobie wzbudzić wiarę i nadzieję w to, że Bóg może tego dokonać. W końcu On ma tę umiejętność, że potrafi pisać prosto po krzywych liniach historii świata.